także rodzice, przybierający często postawy roszczeniowe. Świadomość odpowiedzialności za wyniki swoich uczniów odgrywa tu także ważną rolę. Wśród nauczycieli szkół podstawowych ponad 53% czuje się czasami wypalonymi zawodowo. Podobnie jest wśród nauczycieli wyższego szczebla edukacji. 56% z nich dotyka ten problem bez względu na staż pracy. Źródłem największego rozczarowania w pracy nauczycieli okazała się już wielokrotnie wspominana biurokracja. Nieważne, co robisz, ważne, jak to dokumentujesz. Dokumenty stają się ważniejsze niż uczniowie. Oto przykładowe wypowiedzi nauczycieli. Rozczarowuje również rozbieżność wizji nauczycieli i rodziców dotyczącej szkoły. Zdaniem tych pierwszych, nauczyciel jedynie współuczestniczy w procesie wychowania dzieci, natomiast rodzice całą odpowiedzialność przerzucają na pracowników szkoły. Problemy okazują się również ciągłe zmiany i reformy oraz nowych obowiązków nie zawsze związanych z nauczaniem. Nauczyciele wielokrotnie podkreślali również, że zarobki są niewspółmierne do czasu, jaki poświęcają wypełnianiu swoich obowiązków. Są jednak i pozytywne aspekty tej pracy. Pierwsze miejsce zajmuje bezsprzecznie wdzięczność i życzliwość uczniów za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Można także wspomnieć o wsparciu udzielanym przez innych nauczycieli, osiągane rezultaty, otwartość uczniów oraz dobry kontakt z młodzieżą. Nauczyciele podkreślają, że młodzież oczywiście nie cała, potrafi docenić wysiłek nauczyciela. Dziecko tak zwane trudne dostrzeże, że chce się jego dobra. Czasami podziękuje. Wychowawcom sprawia radość także to, że uczniowie rozpoznają ich po kilkunastu latach, dają sobie radę w życiu, są dobrymi ludźmi, nauczycielami, naukowcami. Jak sami uczniowie postrzegają zawód nauczyciela? Oto zapytałyśmy 312 osób, w tym 200 dziewcząt i 112 chłopców. Jeżeli chodzi o stosunek uczniów do swoich nauczycieli, to z przeprowadzonych ankiet wynika, że najczęściej cenią oni swoich pedagogów za przekazywaną wiedzę, cierpliwość, za trud włożony w pracę, poczucie humoru i dobroć. Cenne w oczach dzieci są także z jednej strony sprawiedliwość oraz wymagania, a z drugiej utrzymywanie dobrego kontaktu z podopiecznymi. Oto przykładowe wypowiedzi. Cenią nauczycieli za ich ogromną wiedzę, a w szczególności cenią tych nauczycieli, którzy jeszcze potrafią ją, wiedzę, dobrze przekazać. Niektórzy są mądrzy, to fajnie. Ale najlepiej, jeśli jest to prawdziwy nauczyciel, znaczy się z powołaniem, jest ich mało. Za to, że mnie uczą, abym była mądrzejsza. Na pytanie, co się nie podoba w postawie nauczycieli, uczniowie prawie jednogłośnie stwierdzili, że nauczyciele za dużo krzyczą. Negatywne uczucia chodzą także faworyzowanie uczniów, niesprawiedliwie ocenianie, despotyzm i autorytarność. Wiele zastrzeżeń wśród uczniów budzi przywilej picia i jedzenia w czasie lekcji, którym obdarzeni są nauczyciele. Oczywiście nie możemy tu nie wspomnieć niezadowolenia uczniów z powodu zadań domowych. Nawet jak wyraziła to jedna z ankietowanych dziewcząt, tendencji do masowego zadawania zadań domowych. Dzieci zdają sobie sprawę z trudności, z jakimi nauczyciel styka się na co dzień. Z ich punktu widzenia najtrudniejsze wydaje się być utrzymanie ciszy i panowania nad klasą. Ciekawe wydaje się także to, że dzieci mają świadomość, że same sprawiają kłopoty nauczycielom. Tylko kłopoty może być jedna z odpowiedzi. Co jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela? Młodzież. Trudne według nich jest również sprawiedliwe ocenianie postępów uczniów. Nam osobiście bardzo spodobały się komentarze dwóch chłopców z podstawówki. Najtrudniejsze jest to, że mają ochotę nas uczyć. W pracy nauczyciela najtrudniejsze jest, jak uczą takie dziecko jak ja. W szkole uczniowie nie odczuwają stresu wynikającego z postawy nauczyciela. Wyjątkiem są odpowiedzi, z których nauczyciele nie są wyrozumiali. Czuję się zestresowana, bo chłopcy robią coś, co dziewczynkom się nie podoba, a nauczyciel nie zwraca na to uwagi. Najbardziej stresogennymi czynnikami są różnego rodzaju sprawdziany, testy oraz odpowiedzi ustne, szczególnie kiedy uczniowie zdają sobie sprawę z tego, że są nieprzygotowani. Uczniowie, którzy nie odczuwają stresu w szkole, podkreślają spokojną atmosferę i pomoc otrzymywaną zarówno ze strony kolegów, jak i nauczycieli. Na pytanie, czy dzieci spotkały w swoim życiu kogoś, kogo mogłyby nazwać niesamowitym pedagogiem, 57% uczniów ze szkoły podstawowej, w tym dominują dziewczęta, odpowiedziała, że tak. Uczniowie nagradzali za to, że obie nauczyciele są mili, pomagają, zawsze można z nimi porozmawiać, mają poczucie honoru i ich rozumieją. Przykładowy opis takiego niesamowitego pedagoga brzmi. Zawsze nam pomaga i poucza, lecz nie krzyczy. Jest wyrozumiała, kiedy naprawimy i umie rozwiązać każdy problem. Jest wyjątkowa, ponieważ potrafi z nami wytrzymać i rozumie nasze uczucia. Niestety, 58% ankietowanych z gimnazjum twierdzi, że nie ma dla swojej edukacji wyjątkowego nauczyciela. Zarówno w gimnazjum, jak i w szkole podstawowej uczniowie w zdecydowanej większości nie chcą zostać nauczycielami. W głównej mierze spowodowane jest to innymi planami na przyszłość i marzeniami o innym zawodzie. Argumentem przeciwko takim poglądom
oraz trud pracy z młodzieżą. Skierowało się także do dzieci pytanie, czy uważają, że nauczyciel to brzmi dumnie. Według uczniów szkoły podstawowej bycie nauczycielem jest powodem do dumy, ponieważ przekazuje wiedzę, jest mądry, rządzi klasą, a uczniowie muszą go szanować. Odwrotnie jest w przypadku ankietowanych gimnazjalistów. Twierdzą oni, że to normalny zawód, niczym się nie wyróżniający, a w skrajnych przypadkach możemy nawet usłyszeć, co to jest dumnego? Uczy się 5 lat i zarabia 1000 zł. Zauważalna jest zatem zmiana postrzegania osoby nauczyciela wraz z dzieckiem, wraz z wiekiem młodego człowieka. Im dzieci są starsze, tym większą wrogość i dystans w stosunku do nauczyciela okazują. Z analizy odpowiedzi nauczycieli wynika, że problemem jest również często negatywny stosunek rodziców wobec wychowawców swoich dzieci. Przykre jest także to, że czasem sami nauczyciele nie czują dumy z pracy, którą wykonują i staje się ona dla nich ciężarem. Czy tak być musi? Czy jest jakaś szansa, aby to zmienić? Literatura przedmiotu proponuje następujące rozwiązania. Współodpowiedzialność uczniów. Warto dać więcej przestrzeni uczniom. Pozwolić im współdecydować o własnych sprawach w szkole. Stworzyć takie sytuacje, w których każdy będzie mógł poczuć się ważny, bo odkryje jakieś swoje talenty, dzięki nim może być doceniony. Zaangażowanie uczniów. Monologiem nauczyciel nie zaangażuje uczniów tak bardzo, jak poprzez dialog, dzięki któremu uczniowie szybciej i łatwiej przyswajają swoją wiedzę. Uczniowie zdobywają, ćwiczą cenne umiejętności społeczne. Słuchanie, wyrażanie swoich opinii, dyskutowanie i szukanie argumentów za i przeciw. Aktywność uczniów. Aby dobry nauczyciel tak organizuje przestrzeń społeczną, że uczniowie uczą się, a nie są przez niego uczeni. Oni sami się organizują, wymyślają tematy, poszukują informacji, robią projekty. Zapobieganie wypaleniu zawodowego. Niezwykle istotnym czynnikiem zapobiegającym ryzyku wypalenia zawodowego jest odpoczynek. Umiejętność wypoczywania to gwarancja osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Także samych nauczycieli spytałyśmy, czy widzą jakąś szansę na zmianę obrazu nauczyciela i uzyskania uznania w oczach społeczeństwa. Dla pedagogów ważne jest przede wszystkim przywrócenie autorytetu i prestiżu ich pracy. Zdecydowana większość akcentuje tutaj rolę wynagrodzenia. Myśli, że pomocą byłoby podniesienie nakładów finansowych dla szkół, a co za tym idzie podniesienie pensji i wyposażenia szkół. Istotna jest dla nich także zmiana kierowanego w mediach wizerunku nauczyciela. Nauczyciele dostrzegają zły wpływ mass mediów na kształtowanie owego obrazu. Dlatego ich zdaniem należy propagować rzetelną wiedzę o zawodzie poprzez współpracę z mediami, informowanie o osiągnięciach uczniów, działalności szkoły, tego, ile czasu nauczyciel poświęca na realizację obowiązków. Niezbędnym elementem jest także, według nauczycieli, pedagogizacja rodziców, którzy powinni wychowywać dzieci i współuczestniczyć w życiu szkoły. Wśród pytań kierowanych do ankietowanych pojawia się prośba o badanie cech, jakimi powinien charakteryzować się dobry nauczyciel. Zadanie dotyczyło tak uczniów, jak i nauczycieli. Cechy miały być podane w kolejności od najważniejszej do mniej ważnej i odpowiednio punktowałyśmy odpowiedzi od 5 do 1 punktu. Oto wyniki. Interesujące jest to, że według uczniów nauczyciel musi być przede wszystkim miły, cierpliwy i mieć poczucie humoru. Cechy te, poza cierpliwością, nie są tak wysoko punktowane w przypadku ankietowanych nauczycieli. Na szczęście oni sami nie zapominają, jak ważna w ich zawodzie jest empatia, wyrozumiałość i otwartość. Naszym zdaniem warto zabiegać i rozwijać te pozytywne emocje, ponieważ według Deja pełnią one 3 funkcje. Gwarantują chwilę wytchnienia poprzez poczucie humoru, pomagają przetrwać, zapewniając poczucie skuteczności i własnej wartości, dają wsparcie, ponieważ umożliwiają dobry kontakt z grupą i pozwalają zadbać o każdego. Na tym przecież powinno zależeć każdemu nauczycielowi. Ilu nauczycieli, tyle odczuć związanych z zawodem. Ilu uczniów, tyle opinii na temat swoich wychowawców. Ale tak naprawdę to od nas zależy, jaką relację nawiążemy z naszymi zawodowymi. Czy nauczyciel to brzmi dumnie? Dla nas tak, jeśli tylko jest autentyczny, lubi swoją pracę i stara się wykonywać ją jak najlepiej. Jak zauważył jeden z ankietowanych, pedagog powinien mieć powołanie, ponieważ tylko taki nauczyciel według Jacka Śwista potrafi uczestniczyć w spotkaniu ze swoim uczniem w taki sposób, że uczeń jest przekonany, że ja i mój nauczyciel jesteśmy razem. Ja dla niego, a on dla mnie. Wiemy, nie jest to łatwe zadanie, ale parafrazując słowa jednego z uczniów, my chcemy podjąć się tego wyzwania, bowiem fantazjuje nas ta praca. Dziękuję bardzo.